Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, minione dwa lata, tak jak powiedział pan prezes, to czas, w którym wszyscy stawialiśmy czoło wyzwaniom, jakie niosła ze sobą pandemia. To okres przyspieszonej transformacji cyfrowej naszych biznesów i dostosowywania się do nowych realiów zarządzania naszymi firmami. Ogromna niestabilność na rynkach surowcowych, zakłócenia w łańcuchach dostaw czy kolejne regulacje unijne to w zasadzie już codzienność, do której zdążyliśmy przywyknąć. Od 24 lutego wiemy, że tych wyzwań będzie coraz więcej. Agresja Rosji na Ukrainę umocniła nas w przekonaniu. Że droga w kierunku przemian klimatyczno-energetycznych, którą obraliśmy kilka lat temu, to nie tylko słuszny, ale przede wszystkim konieczny kierunek. Ta transformacja jest dla nas wszystkich wyzwaniem, ale stanowi też ogromną szansę na skok technologiczny i organizacyjny, a tym samym na wzrost konkurencyjności polskiej chemii. Myślę, że nie muszę nikogo na tej sali przekonywać o ogromnej roli, jaką właśnie polska chemia odgrywa w rozwoju naszej krajowej gospodarki. Nasze produkty wykorzystywane są niemal w każdym obszarze życia, życia codziennego, a tym samym zaspokajają najważniejsze potrzeby konsumentów. Z perspektywy grupy Azoty coraz ważniejsze staje się również nasz udział w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w naszej części świata. W ubiegłym roku krajowy przemysł chemiczny Został uznany za branżę strategiczną. To tylko potwierdzenie fundamentalnego znaczenia naszego sektora dla polskiej gospodarki. Obserwując działania naszych firm, rozmawiając o najważniejszych projektach, nie mam wątpliwości, że nasz sektor może odegrać kluczową rolę również w transformacji klimatyczno-energetycznej całego naszego kraju. Jako grupa Azoty. Jeden z liderów europejskiej branży nawozowo-chemicznej. Świetnie świadomie podjęliśmy decyzję o transformacji naszego biznesu w kierunku nisko i zeroemisyjnych źródeł energii. W zeszłym roku opublikowaliśmy naszą nową strategię z korporacyjnym, strategicznym projektem Zielone Azoty. Zgodnie z nim dekarbonizujemy nasze procesy produkcyjne, zmniejszamy emisyjność instalacji. Chcemy odchodzić od źródeł węglowych, czy węglowych na rzecz źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych. Nasz cel to dostarczenie klientom we wszystkich segmentach biznesu produktów z gwarancją śladu węglowego na jak najniższym poziomie. Konsekwentnie inwestujemy w innowacyjne rozwiązania i zwiększamy naszą konkurencyjność. Mamy ambicję, aby. Zarówno w przypadku rozwiązań z obszaru rolnictwa precyzyjnego, tworzyw, chemii, jak i od roku 2023 po uruchomieniu naszej flagowej inwestycji Polimery Police, również w przypadku segmentu poliolefiny. Szanowni Państwo, z dużą radością, myślę wszyscy jak tutaj siedzimy na tej sali, przyjęliśmy informację, że w tym roku Kongres Polska Chemia powraca do formuły stacjonarnej. Niech to będzie okazja do wielu inspirujących rozmów, rozmów, których celem będzie tworzenie bardziej zrównoważonego i neutralnego klimatycznie biznesu i wreszcie też rozmów, które staną się impulsem do wprowadzenia rozwiązań i produktów potwierdzających ogromne, strategiczne znaczenie przemysłu chemicznego dla krajowej i europejskiej gospodarki. Życzę nam wszystkim owocnych obrad. Bardzo dziękuję.